tej Wunderwaffe. No i zobaczymy, czołgi w tym momencie atakują. Mamy tutaj także Raveny do spotowania. Czy będzie tutaj widoczny point defense drone? Coraz więcej jednostek jest niszczonych. Mamy tutaj Mass Banshee, które w tym momencie atakują. Także tutaj kilka Wikingów powinien atakować SCV-y, a nie w supply'e. O mój Boże, co się tutaj dzieje? Forpool wychodzi w tym momencie z gry, podczas gdy jego sojusznik atakuje tutaj. Mamy tutaj dosyć dużą ilość Wikingów, chyba spokojnie sobie tutaj poradzi. Po pierwsze z tymi Wikingami, a po drugie z Banshee, których jest tutaj jedynie 3, dosyć duża ich ilość. Znajduje się tutaj 4000 minerałów, o mój Boże, 3000 gazu. Niwo powinien chyba tutaj poklikać troszeczkę w pajacyka na networks.pl, ponieważ posiada ogromną ilość minerałów. Chase tymczasem traci kolejne swoje proby, przepraszam bardzo, SCV-y, posiada ich 48 jednakże, więc spokojnie chyba tutaj sobie poradzi. I pod 48 mam na myśli 38, 10 SCV-ów zostało tutaj zniszczonych, więc ogromna ich ilość. Niwo chyba spokojnie zostanie tutaj przemielony pomimo Planetary Fortress w mainie i ogromnej ilości Banshee, które są tutaj atakowane. No i zobaczymy tutaj, co będzie miało miejsce. Te budynki w ogóle dalej latają, chyba Niwo nawet nie, że jest w stanie kontrolować budynki swojego przeciwnika. Where did your shitty friend go? Tym razem to Chase jest w stanie być BM, ponieważ on wygrywa. Oczywiście w momencie, w którym się wygrywa, to jest świetny moment, w którym powinno się być bad manerem. Jak będzie wyglądała tutaj sytuacja? Traci tutaj Wiking za Wikingiem. Cóż za troszeczkę błędny tutaj mikro, ale posiadając Wikingi ma większą wizję od swojego przeciwnika. Niwo traci swój orbital command, nawet nie wzlatuje nim. Posiada on także tutaj swoją ekspansję, która niestety nie jest orbital commandem. No i spokojnie tutaj zniszczy. Nie za bardzo jestem w stanie rozczytać, co tutaj jest w ogóle napisane. W każdym razie Niwo atakuje, decyduje się na atak znowu tutaj dosyć dużą ilością Banshee, jest ich dokładnie 7, dosyć dużą ilość supply'ów, zapewne tutaj zniszczy, czy są tutaj jakiekolwiek Wikingi, jednak nie. 182 limitu, jeśli chodzi o Chase'a, 76 jedynie, jeśli chodzi o Niwo, który zadaje dosyć dużą ilość obrażeń w tym momencie, szczerze powiedziawszy. Chociaż tutaj pada ta ten wall, kolejne czołgi zostają zniszczone, chyba tutaj nawet wyląduje dosyć szybko tymi Wikingami. Niwo tymczasem 36 jedynie SCV-ów zostało tutaj. Chase mógłby rzucić tutaj jakiegoś skana czy coś takiego, żeby zniszczyć tą dużą ilość Banshee. Jedna Banshee ginie, druga, przepraszam bardzo, także została zniszczona, podczas gdy Chase traci swojego maina z tym Orbital Command. Totalna paranoja. Orbital Command w mainie to nie jest to, czego spodziewa się w ogóle tutaj Chase. Niwo tymczasem niszczy kolejne jednostki, no jestem pod wrażeniem. Mamy tutaj dosyć dużą ilość Banshee, które w tym momencie zostaną zniszczone. Jedynie 23 SCV-y zostały, więc ogromna ilość tych SCV-ów została zniszczona, jeśli chodzi tutaj o Niwo, więc bardzo dobry haras pomimo wszystko. No i chyba nawet się obroni. No nie wiedziałem, że jednak tutaj obroni się, ogromna ilość tutaj tych Banshee pozwoliła mu wybronić się, posiada wyspówkę, no ale nie sądzę, żeby tutaj cokolwiek miało miejsce. Ogromna ilość Marinów w tym momencie biegnie w stronę bazy Niwo, żeby zniszczyć go doszczętnie, podczas gdy ktoś tutaj bawi się tymi informacyjnymi motywami, to Niwo stara się zaklaukować, ale jest tutaj Raven Chase'a i nie będzie żadnego problemu z tym, żeby zniszczyć. Chase chce już zakończyć tą grę, get out, jeszcze tutaj ogromna ilość tych informacyjnych pingów ma tutaj miejsce na mapie. Ktoś chyba także chce, żeby ta gra się zakończyła, naprawdę, chyba nawet to tutaj przyspieszę, mam nadzieję, że nie będziecie tutaj zbyt zdenerwowani za to, że jednak tutaj to przyspieszę, nie ma tutaj absolutnie żadnych szans, bo mamy tutaj razy dwa, za chwilę tutaj spokojnie posprząta, może nawet razy cztery, żeby po prostu wszystko to zostało zniszczone. Czy ma miejsce tutaj jakiś haras? Nie, jednak nie. Chase niszczy tutaj kolejne budynki swojego przeciwnika. Ktoś już tutaj nawet wyszedł, ponieważ wie doskonale, że nie będzie tutaj miało miejsce nic, co Niwo w ogóle byłby w stanie zrobić. Shout out to my new sponsor. Tutaj troszeczkę szybkie takie yo dla sponsora Chase'a.
W każdym razie, część sprząta kolejne tutaj budynki swoją ogromną ilością wikingów. Według mnie wikingi najlepsze, jeśli chodzi o sprzątanie takiej właśnie dosyć dużej ilości badmanerowych graczy, którzy jednak nie wyjdą z gry, jak widzicie, 162 kontra 11 for pool. Naprawdę, jaki totalny badmaner tutaj, 10 mułów rzuconych tylko po prostu, żeby sobie postały. No i spokojnie chyba tutaj zniszczy te... O, nie, jednak nie zniszczył tych dwóch budynków, o mój Boże. Co się tutaj dzieje? Chase tymczasem po prostu szuka tej dużej ilości budynków Forpool. Przepraszam bardzo, Niwo tymczasem, kontrolując Forpoola, stara się zrobić jeszcze cokolwiek. Za chwilę zostanie zniszczona ta fabryka, no i oczywiście ten command center. I za chwilę ta gra zostanie zakończona. Jak widzicie, chciałem to troszeczkę tutaj to przyspieszyłem, ponieważ nie ma sensu tutaj oglądania, jak jeden command center lata sobie po mapie. No i tak jak mówiłem, ja jak zwykle nazywałem się Zed. Zakręcił się jeszcze tutaj tymi wikingami. Ja jak zwykle nazywałem się Zed i przystanie 2-1 Chase może wygrać ten badmanerowy matchup 2 na 1. No i oczywiście zapraszam do gry numer 4.